No i to żeśmy wtedy też, około 16 godzin żeśmy jeździli ogólnie. No i wyje syrena, zgłaszamy się, co masz dla mnie. Udaj się, stacja PKP w Kotomowie, pożar roweru. Dobra, zapowiada się ciekawie. No dojechaliśmy na miejsce, palił się składak, ładnie siodełko. Tak. Siły i środki zużyte w akcji to jedna butelka wody ci sowianka. Tak. Już dysponowani jesteśmy do wszystkiego. Ostatnio do znaku drogowego, który leżał na poboczu, leżał, nie stał. I stwierdzili, że należy się tym zaopiekować, więc strażaków wysłali, żeby posprzątali i ustawili znak. Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym nie jestem sam, bo są ze mną Patryk, Kacper i Bartek. Oczywiście ekipa Socha Team. W dniu dzisiejszym widzicie Kacpra, którego mogliście już spotkać na innym materiale filmowym, bo odwiedzaliśmy jego macierzystą jednostkę, czyli... Ochotnicza Straż Pożarna w Chorowie Mazowieckim. Tak, dokładnie, Kacper tam działa, służy i w dniu dzisiejszym nagrywa z nami jednostka OSP Chotomów, więc część materiału na pewno poprowadzi we współpracy ze mną. Będziecie być może mogli go zobaczyć w kolejnych materiałach na kanale. No dobrze, zobaczcie, za nami siła bojowa, jednostka, do której zmierzamy się przywitać, więc chodźmy. Jak widzimy, liczna ekipa na nas oczekuje. Jednostka piękna, duża, odrestaurowana. Niedawno zakończyła się tutaj bardzo ciekawa inwestycja, ale o tym wszystkim porozmawiamy. Porozmawiamy pewnie z panem Łukaszem, który pełni rolę sekretarza. Sekretarza, czyli mamy przyjemność rozmowy z sekretarzem. Drodzy widzowie, musicie nam wybaczyć, ruchliwa droga jest w pobliżu, no ale taki jest urok. Jeżeli chodzi o waszą jednostkę, z którego roku to jest obiekt, kiedy została mniej więcej wybudowana? Bo chyba nie zawsze tak to wyglądało. Nie, budynek jest generalnie historią, znam od 1918 roku, od założenia, ale budynek był 10 lat wcześniej wybudowany. Restaurowany jest od 5 lat, czyli tak naprawdę druga część garaży, czyli za wieżą część, dwa nowe garaże powstały. No i co roku zwiększamy tabor maszyn, samochodów. W tym roku podnośnik, w zeszłym roku quad, na początku tego roku też kadlanca, czyli system gaszenia i cięcia. Świetnie. Także drodzy widzowie, dużo ciekawego sprzętu będziecie mogli zobaczyć w tym materiale filmowym. Widzowie są ciekawi, ile wyjazdów możecie mieć średnio rocznie. W zeszłym roku 167. 167 wyjazdów, także bardzo duża liczba. Rejon operacyjny, który chronicie, to jest miasto Chotomów i... Miasto Chotomów i generalnie na powiat legionowski. Okej. Dobrze. Jeżeli chodzi o siłę bojową, o tabor, jakie samochody posiadacie? Starman jako leśnik, samochód z kadlancą, pierwszy wyjazdowy Mercedes. Tak. Samochód specjalny, podnośnik Star z 89 roku. Tak. Pojazd specjalny, quad z przyczepą do transportu osób poszkodowanych. Tak. Łódź pontonowa, no i samochód ciężki, dostawa wody na duże odległości, czy do gaszenia lasów 10 tysięcy litrów wody. Także siła bojowa jest bardzo duża. Chłopaki mają tutaj czym dysponować. Co najważniejsze, przekrój zagrożeń, które na nich czeka, jest bardzo duży. Stąd też potrzeba posiadania różnorakiego samochodu. Od podnośnika przez ciężki gaśniczy, a także przez quad właśnie z ciekawym modułem do transportu osób poszkodowanych. Być może uda nam się to nawet podpiąć pod tego quada za chwilę i zaprezentować. Dobrze, drodzy widzowie, zapraszam Was po krótkiej chwili do prezentacji każdego z pojazdów z osobna, którą już poprowadzi kolega Kacper. Drodzy widzowie, jak widzicie, strażacy pakują się do samochodu. W czasie nagrywek stał się nieszczęśliwy wypadek. W jednym z pobliskich domów doszło do wypadku. Strażacy się o tym dowiedzieli i wyruszają na pomoc.
zanim jeszcze jakiekolwiek służby zostały poinformowane o tym fakcie. Tak się czasem zdarza, że informacja zostanie przekazana telefonicznie, czy też przez sąsiada, świadka, jeżeli to jest blisko. Strażacy nie czekali, wsiedli w samochód, zabrali sprzęt medyczny i udali się do tej osoby poszkodowanej. Zanim procedura 112 przejdzie, to oni już tej pomocy faktycznie będą udzielać. Znajdujemy się przy pierwszym samochodzie. Co to za samochód? Do czego służy? Ile ma wody? Samochód Starman, typowy leśnik terenowy z napędem 6x6, 2,5 tony wody. Używamy go, no nasz teren jest otoczony różnego rodzaju lasami, łąkami, torfowiskami, więc ten samochód naprawdę jest niezastąpiony. Każde takie zdarzenie, no to od razu, załoga też tu jest 7-osobowa, więc dużo rąk do pracy możemy zabrać. Też ciekawostką właśnie jest to, że mamy 7 osób w kabinie, nie tak jak standardowo 6, tak jak wcześniej wspomniałeś. Tak, 4 osoby z tyłu, 3 z przodu. Bardzo wygodne też na przykład taki pomocnik dowódcy. Tak naprawdę. Wódca może wypisywać jakieś karty, jak są większe zdarzenia, to tu leży. Jest tego dużo do rozpisania. A pomocnik może w tym czasie ustawić nawigację kierowcy, przyjąć zgłoszenie. A my przejdziemy już do przedstawienia skrytek tego samochodu oraz wyposażenia bojowego. Znajdujemy się przy drugim samochodzie bojowym jednostki OSP Chotomów i może trochę słów o tym samochodzie. Jest to nasz pierwszy wyjazdowy samochód. Mamy na nim 2,5 tony wody. Wyjeżdżamy nim do każdego zdarzenia, tak naprawdę, zaczynając od wypadków, pożarów i drzew. W 2015 zakupiliśmy ten samochód i sprawuje nam się bardzo dobrze. Więc może przejdźmy do prezentacji sprzętu z tego samochodu. W pierwszej skrytce sprzęt stricte spalinowy. Ciekawostka. Otwieramy wszystko w bok. Dalsze skrytki to jest część gaśnicza tego samochodu. Jak możemy zauważyć, armatura wodno-pianowa, szybkie natarcie, prądownice, linia główna, kurtyny wodne i motopompa wojąca wraz z prądownicami. Z tyłu oczywiście serce całego samochodu, autopompa. I w drugiej skrytce trochę sprzętu ratowniczego. Sprzętu Holmatro, sprzęt hydrauliczny, używany w wiadomych celach podczas akcji. I motopompa szlamowa przy różnych zdarzeniach do pompowania wody. Przejdźmy może do kabiny. Na wyposażeniu kabiny znajdują się oczywiście aparaty ochrony dróg oddechowych, 4 sztuki dla każdego strażaka. Defibrylator AED na półce z przodu, rękawiczki, czyli środki ochrony indywidualnej, latarki, radiostacje i cały panel do sterowania samochodem. No i oczywiście miejsce dowódcy, maseczki, stacje i piloty do sterowania sygnałami. Drodzy widzowie, zobaczcie, za mną stoi quad marki Yamaha. Jak to tak pan Łukasz wygrada? Nie wiem, jaka pojemność? 700. 700 quad ratowniczy, który umożliwia podjęcie działań w trudnym, niedostępnym terenie. Jak widzicie, z tyłu jest przyczepka, która może służyć do transportu osoby poszkodowanej. Mamy tutaj bandekę, którą postaramy się odkryć dla was, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Deska ortopedyczna, na którą można zapakować osobę poszkodowaną i przetransportować ją właśnie na tą oto przyczepkę. Wyprowadzić z trudnego terenu. Jak widzicie, rozstaw osi jest podobny do osi quada, więc przejedzie w trudno dostępnym miejscu. Dodatkowo mamy pałąk zabezpieczający w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś wywrócenia się. Ten pałąk na pewno nam osłoni osobę poszkodowaną przed obrażeniami. Przyczepka jest wykorzystywana przez top, dlatego ona też jest wyposażona oprócz deski w takie nosze lotnicze, czyli można je podpiąć bezpośrednio do helikoptera i transportować osobę poszkodowaną. Świetnie. Myślę, że na uwagę zasługuje to oto siedzenie dodatkowe, służące dla ratownika, który może stabilizować lub sprawdzać na bieżąco funkcje życiowe osoby poszkodowanej. Co dalej ze sprzętem? Jest łódź. Jest łódź. Dlaczego?
Niedaleko mamy Narew, niedaleko mamy Zalew Zegrzyński, tak. Wisła po drugiej stronie, więc często jeżeli są zdarzenia do podejmowania osób poszkodowanych topielców, to też jest łódź wykorzystywana. Wykorzystywana jest też, no tak, teraz tak naprawdę ostatnimi czasy wykorzystywana do ćwiczeń, żeby szkolić się, tak? W ładną pogodę wykorzystujemy i podwyższamy swoje kompetencje. Świetnie, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, tu jest kawałek historii, z której część widzów będzie naprawdę szczęśliwa, widząc, że ten samochód jeszcze jest na chodzie, że jeszcze jest sprawny, ale na pewno by nie był sprawny, gdyby nie zaangażowanie strażaków dodatkowo autową. Jaka jest historia tego pojazdu? Zakupiliśmy go w marcu. Pojazd był tak naprawdę w dobrym stanie, ale nie takim, jak nas zadowalał. Poświęciliśmy 7 miesięcy na przygotowanie go od podstaw, czyli wymieniliśmy resory, wymieniona została przednia oś. Tak naprawdę cała konstrukcja dźwigu została odremontowana, wszystkie zawleczki, złącza hydrauliczne, podnośniki sprawdzone. I w lipcu tego roku uzyskaliśmy numer rejestracyjny w UDET-cie, zgodę UDET-u. Dodatkowo dołożyliśmy oświetlenie całego pola manewrowego, dołożyliśmy oświetlenie kosza, tak żeby było można sterować nim z wewnątrz kosza. Wymieniliśmy tak naprawdę cały środek, trochę dla naszej wygody, trochę ze względu na to, że zrobiliśmy całość, to żeby miało to ręce i nogi. Jest wyremontowana deska główna, dociągnięte powietrze, dwa nowe fotele, trochę wygodniejsze niż te oryginalne. Zdecydowanie. Tak, jest dużo wygodniej. No i dołożono oświetlenie zewnętrzne tak naprawdę całego pojazdu, czyli dwa dalekobieżne halogeny, środek dalekobieżny, przód rozkoszony, więc dosyć duży zakres działania. I całe oświetlenie na samochodzie zostało wymienione, oprócz świateł podstawowych, wymienione na światła LED-owe. Łącznie z oświetleniem górnego punktu dźwigu też jest światło LED-owe. Piękna sprawa. Widzę, że tutaj dużo zaangażowane z Waszej strony, ale też pomyślonego o to, żeby dobrze oświetlić pole pracy w takim samochodzie. To ma być dla nas, więc jakby każdy chce sobie trochę ułatwić, dlatego też małe modyfikacje. No i pewnie Kasper jeszcze zapyta o nasz ostatni samochód, który tutaj stoi. Kasprze, jakbyś mógł tutaj z panem Łukaszem podejść, zapytać, do czego służy? No i ostatni samochód, chyba jedna z perełek tej jednostki, samochód rozpoznawalny, jeśli chodzi o tę jednostkę. Może kilka słów, takich najważniejszych informacji? No, po pierwsze to bardzo duża ilość wody, bo 9700 litrów ma na sobie. Auto bardzo przyjemne w prowadzeniu, wielu kierowców jest zadowolonych, jeżeli on jedzie do akcji. Często wykorzystywany z tego względu, że ilość wody, tak? Tutaj tereny leśne i pożary, przy których bierzemy udział, zazwyczaj wymagają od nas dostarczania wody na duże odległości. Nie wszyscy mamy, nie wszędzie są hydranty, więc samochód zazwyczaj traktowany jest albo jako punkt zbiórki wody, albo jako transport wody na duże odległości. W większości przypadków dzięki temu, że ma tak dużą autopompę, wykorzystywany do przetłaczania wody na dalsze odległości do lasu. Możemy obejrzeć skrytki. Bardzo dziękujemy za ciekawe informacje. Podstawowe wyposażenie, czyli torba, deska, w razie potrzeby zestaw aparatów, piły, przecinarki, oświetlenie dodatkowe. Odcinki, prądownice, linie kłuczne, serce naszego pojazdu. Tu też założone dodatkowe oświetlenie do oświetlenia. Zresztą w tym roku wymienione zostało oświetlenie oryginalne ze zwykłych halogenów na halogeny LED-owe, z tego względu, że mają szerszy zakres świecenia i to pole jest dużo bardziej dłuższa tego się oświetlona i szerokość oświetlenia jest zmieniona. Odcinki i skrytka z pompą szlamową i z odcinkami 110. Oczywiście sprzęt wyburzeniowy. Czyli samochód stworzony stricte do działań typowo gaśniczych, typowo ratunkowych, zgodnie z pożarami. I z floty tej jednostki byłoby to na tyle. Przejdźmy do dalszej części filmu. No i samochód specjalistycznym urządzeniem gaśniczo-tnącym firmy Katlanca. Może kilka słów. Tak jest. Ford Ranger. Na płace mamy zamontowane urządzenie tnąco gaszące Katlanca.
mamy środek tchnący. Tak naprawdę przez pierwsze 7 minut jesteśmy w stanie gasić sami bez dostarczenia wody, natomiast samochód zawsze jedzie w parze, zazwyczaj z Mercedesem, więc tej wody już mamy dużo więcej i możemy swobodnie działać. Urządzenie tchnąco-gaszące za pomocą specjalistycznej lancy. Lanca, która musi wytrzymać ciśnienie 300 barów. Specjalny kołnierz, który w razie uszkodzenia węża czy zerwania się końcówki mocującej osłoni osobę tnącą. Można stosować urządzenie samemu, w rocie. Za pomocą tego spustu uruchamiamy urządzenie. Oczywiście jest też możliwość gaszenia zdalnego, czyli tak naprawdę za pomocą pilota jesteśmy w stanie operować prądem wody z katlancy i w sytuacji niebezpiecznej czy zagrażającej życiu ratownikowi nie musimy tutaj być na miejscu. Tak naprawdę zakupiony w tym roku system już był przy paru zdarzeniach. Sprawdza się fenomenalnie. Większość osób, które już u nas w jednostce pracuje, miało ćwiczenie, miało szkolenie, więc mam nadzieję, że będzie wykorzystywany jak najczęściej w naszym powiecie. Jako ciekawostkę mam dodać, że jest to pierwszy samochód na rynku, który ma sterowaną autopompę ze skrzyni biegów tego samochodu. Jest to też również bardzo ciekawa informacja. Tak, jest specjalna przekładka, którą po uruchomieniu, zresztą możemy ją pokazać, którą po uruchomieniu tak naprawdę obsługa jest z tyłu samochodu. Tutaj mamy możliwość przełączenia przekładki. I urządzenie jest sterowane z tyłu samochodu. Samochód o tyle dobry, że tak naprawdę wąski i w naszym powiecie przy tych uliczkach, które są dla tych dużych samochodów niedostępne, tutaj jest możliwość wjechania bez żadnego problemu i dostarczenia tego środka gaśniczego na miejscu. Okej, no i przejdźmy dalej. Jak widać, jednostka OSP Chotomów dba o swoich gości. Zostałem ubrany w specjalną uprząż, dzięki której bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. Dokładnie. Pokażemy teraz trochę panoramy miasta i jednostkę z góry. Drodzy widzowie, my tutaj wraz z panem Łukaszem jesteśmy przy drzwiach garażowych. Za chwilę wejdziemy do budynku i dowiemy się, jak on wygląda w środku. Jak widzicie, część załogi z OSP Chotomów i część mojej załogi również tutaj oczekuje. Cześć. Zobaczcie, w oczy rzuca się przede wszystkim nowoczesna posadzka. Tak, żywica epoksydowa. Zajęło nam to prawie pół roku, ponieważ okazało się, że pod spodem kostki brukowej był piach i wilgoć, więc wyciągnęliśmy wszystko z garażu. Nowa wylewka betonowa i na to specjalna żywica utwardzana epoksydowa pod samochody ciężarowe. Wykonaliśmy przy okazji remont całego garażu. Ściany, gipsowanie, poprawiliśmy elektrykę, zmieniliśmy oświetlenie, żeby było wygodniejsze dla strażaków. Przy współpracy z firmą udało nam się zakupić nowe szafki dla naszych bruków. Świetnie. Każdy druh ma swoją szafkę. Każdy. I jest umundurowany, wyposażony. Dokładnie, nawet mamy dwie szafki takie, które są przeznaczone dla młodzieżówki i mogą sobie tam trzymać swoje umundurowanie. Pięknie. Mamy też łazienkę w drugiej części, mamy kuchnię. Kuchnia też świeżo po remoncie. Tak naprawdę ten i zeszły rok to był przełomowy rok dla nas strażaków, bo dostaliśmy możliwość wykorzystania ich funduszy, które sami zebraliśmy, i funduszy pozyskanych, wyremontowaliśmy kuchnię. Tak. Często po nocy siedzimy na zabezpieczeniach, więc mamy teraz przynajmniej gdzie zjeść. Świetnie. Część wspólna, hol, na razie taki magazynek jeszcze nie zagospodarowany do końca. Pracujemy nad tym, żeby było. I druga nowa część garaży, czyli cała dobudówka. Tutaj również wyposażenie strażnicy w żywicę epoksydową, żeby to było trwałe i twarde, żeby się nie uszkadzała. Nie wyciągaliśmy wszystkiego, takie smaczki zostawiliśmy chyba na koniec, czyli naszą kuchnię polową, która jeździ z nami po różnych, tak, po różnych festynach. Mamy agregat, który w bardzo dużej wydajności, który może zabezpieczyć w prąd praktycznie pół naszego Chotomowa. I przyczepkę do transportu kłada na duże odległości. Zakup tego kłada był też przemyślany z tego względu, że bardzo często są poszukiwania w terenach leśnych, tutaj chotomowskich.
i dojeżdżanie quadem jest po pierwsze nieekonomiczne, a po drugie mało bezpieczne, więc lepiej ten pojazd przetransportować samochodem i na miejscu go sobie rozładować. Zrozumiałe. Drodzy widzowie, czegoś takiego jak przyczepka logistyczna, kuchnia polowa jeszcze u mnie na kanale nie było. Jakbyśmy mogli podejść, być może otworzyć jeden z włazów, opowiedzieć mniej więcej, jaka jest idea, do czego służy. Tak naprawdę idea to jest zabezpieczenie w swoje wyżywienie jednostek pracujących na przykład przy pożarach terenów leśnych. Odbywa się to na zasadzie paleniska. Tutaj są specjalne garnki, w których może być gotowana zazwyczaj ta wojskowa gotówka, o której wszyscy mówią. Garnki wyglądają tak, wszystko zostało odrestaurowane, pomalowane. Dużą część wykonali sami duchowie, reszta była wykonywana przez firmy specjalistyczne. Zresztą dokładnie tak samo jak w przypadku podnośnika. Część środka została wykonana przez firmę nieodpłatnie. Wsparli naszą jednostkę, przekazując nam materiały wycięte już typowo pod pojazd. Część widzów już widzi, że ta kuchnia wyposażona jest w komin. A czym jest zasilana? Drewnem. Jest tutaj palenisko. Rozpala się normalnie ogień. Zresztą tutaj nawet mamy resztki po ostatniej imprezie, gdzie była gotowana grupówka. I ona jest napędzana za pomocą ognia. Tutaj samo właśnie gotowanie naszych piękna specjałów. Sprawa. Drewno jako surowiec nawet w kryzysowych warunkach w lesie jest dostępne. Jest. Tak. Dobrze. Czyli normalnie w tym garażu stacjonuje nam ciężki samochód i... Ciężki samochód, podnośnik i przyczepa z pontonem. Rozumiem. Także drodzy widzowie, zobaczcie, rozległy garaż, duża przestrzeń, na pewno jest wygoda korzystania z tego. Już brakuje miejsca. Już brakuje miejsca. Nigdy miejsca zabrakło. Ale na szczęście jest możliwość rozbudowy. Nie wiem, co prezes na to, ale... Ciekawostką jest to, że ta część garaży powstała tak naprawdę z finansowania OSP, czyli zaciągnęliśmy kredyt jako jedyna jednostka w Polsce, z tego co wiem. Zaciągnęliśmy kredyt, sami go spłacamy i ten budynek został zbudowany nie przez firmę, tylko przez nas. Tak naprawdę część moich prac wykonywaliśmy, tak. Część sponsorzy i część firma, która była dyrygowana przez naszego prezesa. Także ktoś zarządza w odpowiedni sposób, to mamy efekty. Jest możliwość. Jest. Świetnie. Drodzy widzowie, my znajdujemy się w garażu OSP Chotomów. Tutaj wraz z chłopakami i dziewczynami zebraliśmy się na małych historiach sprowadzonych działań. Takich kilku, może bardziej ciekawych, bardziej długotrwałych, może bardziej skomplikowanych. Na początek pan Radek zaczął opowiadać o jakiejś akcji. Pożar budynku szeregowego w tym, gdzie to było? W ścianach. Co tam się działo? Od uderzenia pioruna środkowy segment zaczął się palić. Wtedy to akurat było chyba... Ale to mówisz o tym, bo to się paliło dwa razy. Raz się spaliło, to był pierwszy raz. To był Dzień Strażaka. No to się pierwszy raz spaliło, a potem dwa lata później spaliło się drugi raz. Dzień Strażaka. Kominka wtedy, tak, ale to wtedy co było Dzień Strażaka, bo wtedy ja wracałem jeszcze z pracy. Przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, czy jest wszystko ok. Przecież poczet sztandarowy miał pójść i wtedy byłem... Czekaj, ja na pewno, Tomek, ten Łukasz, ty byłeś chyba, byliśmy w remizji i ktoś jeszcze z nami był. Kuba. I Kuba. I tu zaczęliśmy się plątać, prawda, patrzeć, czy samochody, czy przyszykowane, syrena. Co masz dla mnie, udaje się pożar budynku. No to jak wyjeżdżaliśmy, no to już były komunikaty, że dosyć duży pożar, że cały segment w ogniu, no i cały dzień. I byliście tam jako pierwsi, zaraz za ten, bo najpierw Nowy Dwór przyleciał, bo to jest rejon, jest rejon współdziałania między dwiema komendami regionowo i Nowy Dwór. I Nowy Dwór akurat, że bliżej miał, no to został zadysponowany. No i my zaraz żeśmy praktycznie za Nowym Dworem żeśmy wpadli. A czym wyjechaliście wtedy? Ciężkim, 88. Ale to było doleciało. I doleciał Mercedes wtedy jeszcze, nie? Był ciężki, 88-27. No, tak, i później, nie wiem, kto... prezes przyjechał, przyjechał Mercedesem z ekipą. Co się jeszcze przypomina? Powiat nowodworski, tak jak ja pamiętam, no to powiat nowodworski, wysypisko śmieci. Wolne akurat miałem.
telefon z powiatowego stanowiska kierowania, czy by było komu wyjechać. No mówię, no przecież ja jestem, nie ma problemu, a co? Leć do straży, ja już ci załączam syrenę, pojedziecie na pożar wysypiska śmieci, to jest powiat nowodworski, tam do Jaskółowa. Żeśmy pojechali też w trzy osoby ciężkim. Od 10 do 18 żeśmy działali tam dostarczanie wody na miejsce zdarzenia. Po 18 przyszła nawałnica, nas stamtąd puścili, wjechaliśmy na nasz powiat. Zgłosiłem, że kolega zgłosił, to jechał jako dowódca, że jesteśmy na powiecie. Tylko było kartka, długopis i sobie notuj adresy. No i cała noc. No i to żeśmy wtedy też, no około 16 godzin żeśmy jeździli ogólnie. Czyli bardzo, bardzo długo trwało. Długo. Słyszałem coś o rowerze. No może mniej spektakularna akcja niż Radek opowiadał. Ale któregoś dnia właśnie siedzimy w tej straży, jak to w piękny letni dzień. No i wyje syrena, zgłaszamy się, co masz dla mnie. Udaj się, stacja PKP w Kotomowie, pożar roweru. Dobra, zapowiada się ciekawie. No dojechaliśmy na miejsce, palił się składak, kładnie siodełko. Siły i środki zużyte w akcji to jedna butelka wody ci sowianka. No ciężki nie był potrzebny, chociaż pytali, czy siły i środki wystarczające. Znak drogowy? Już dysponowani jesteśmy do wszystkiego. Ostatnio do znaku drogowego, który leżał na poboczu, leżał, nie stał. I stwierdzili, że należy się tym zaopiekować, tak. Więc strażaków wysłali, żeby posprzątali i ustawili znak. Znak, okej. No, ale były też ciężkie akcje, nie? Były dzieciaki, zatrzymanie serca u dzieciaka tutaj niedaleko, z Tomkiem akurat byliśmy. Trzyletniego. Była dziewczynka też, to z Mileną, była też u dziewczynki, która się zachłysnęła i brak czynności życiowych. Dużo było takich, mieliśmy wypadek poważny motocyklisty tutaj przy... Kolegi naszego, gdzie dojechaliśmy na miejsce i ja go znam lat 10 i go nie poznałem w ogóle. Mhm. To było zderzenie motocykla z samochodem takim SUV-em. No. Dużo było takich. Lasów pełno, traw. Kobiety o tym, co miałem. Transporty osób. Ta. Mieliśmy też dużo zgonów w zeszłym roku. Osób starszych, wypadki samochodowe, no dużo się dzieje. Generalnie w zeszłym roku i tak jeden ze spokojniejszych było 166 wyjazdów, w poprzednim było ponad 200. No my liczymy te wyjazdy takie stricte do działań, nie liczymy tych covidowych, w sensie dostarczania osób, czy tam sprawdzania medycznego, bo to jakby nie traktujemy tego jako akcję, tylko jako wyjazd samochodu, jako gospodarczy. No a teraz, no w tym roku jeszcze mieliście ten pożar dworku, co poleciał w ciężkiej kredlance, nie? Tak. Tak, to był nasz pierwszy wyjazd w kredlance. 83 i 88. No. To jedna z pierwszych akcji na talii. Tak. No ostatnia akcja to żeśmy byli, wypadek, no niestety z dwie osoby, skutek śmiertelny, trasa Nowy Dwór, Jabłonna, zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych, no i... Młodzi ludzie, no bo młodzi. 20 lat. Tak. I to młodzi. Bardzo młodzi bym powiedział. Młodzi. I to też sytuacja tego typu była, siedzieliśmy w straży, siatkówkę wtedy Tomek oglądaliśmy. No i już siedzieliśmy pięknie cacy, no, siatkówka, zaczynamy oglądać, wszystko pięknie cacy. Słyszymy na stację Legionową wyjeżdża do wypadku, Nowy Dwór też został zadysponowany do wypadku i tego, nagle syrena, pach. I święcie byliśmy przekonani, że mamy zabezpieczenie rejonu. Tak. Nam się często zdarza to, że jest u nas zabezpieczenie rejonu JRG. A tu udaj się do wypadku, no i żeśmy pojechali. 5 godzin, tak? Tak. Drugiej nocy. A to było, który był? O 20 się mecz zaczynał, tak. A wróciliśmy, no to już było grubo po północy. No i tam było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dostępów. Tak. Na wypadku. Sześć dostępów. Czyli no można podsumować te wasze opowieści tak, że od całkiem banalnych po bardzo, bardzo trudne działania prowadzicie w ciągu roku. No jakbym tak się cofnąłbym się tak lat 10 wcześniej, to mieliśmy taką sytuację kiedyś, że jak pojechaliśmy na pożar tutaj niedaleko na stodołę, wróciłem o godzinie 6, zdążyłem wejść do domu, wykąpać się i znowu przyleciałem na syrenę i jeździłem do godziny 24 i wszystko trawa. I to już po całym generalnie jednostka jest na tyle wyposażona w siły i w ludzi i w samochody, że często są plutony powódź, plutony wichura, jeździmy i do Warszawy i to wyjazdy już zazwyczaj takie 12-14 godzinne. W zeszłym roku Cieksyn, tak? W Cieksynie nie, Cieksyn dwa lata temu. Cieksyn, 2 lata temu.
takie poważne akcje. No jest oczywiście. Zaczęliśmy od Jabłonny, od pożaru trawy. Skierdak, sorry. Tak, a oni potem pojechali na Puszczę. Tak. I potem uciec. Ogólnie dwa lata temu mieliśmy taki rok właśnie długich akcji, bo i przy wałach na Wiśle kilka godzin spędziliśmy cały dzień. Potem był pożar w Legionowie, to też wyjechaliśmy. A to było zaraz po tym, co wyciągaliśmy to Pielce. To było wtedy? Tak, to było wtedy, nie? Tak, ten cały powiat praktycznie był. Wyjechaliśmy o godzinie chyba 10, po północy dopiero z pożaru lasu wróciliśmy. Jeszcze żeśmy tam jechali na trawę, pamiętasz? Czy tam na ścielisko? No różne, no przekrój naszych wyjazdów to jest różny. No jak to się mówi, jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują. Za wyje trzeba jechać, jest ekipa, jedziemy. No. Trzeba jednym, to jest jednym. No. Ale najczęściej jest tak, że załóżmy pierwszy wyjeżdża, czyli Mercedes, ale i tak to ekipa przynajmniej na ciężkiego, czyli trzy osoby zawsze siedzą, że w razie czego wyjeżdżamy. No, wiem po sobie, bo nieraz było tak, że przyjechałem do straży, widziałem jak już Mercedes jedzie do tego zdarzenia, mówię, a jeszcze posiedzę, mówię. I nagle było to, że Chotomów, a drugi zastęp masz? No, wywołaj, woła mnie, zgłaszam się. Wiesz co masz robić? No wiem, udaje się już. Dojeżdżałem do chłopaków ciężkich. No mówię, tych akcji to sporo, już coraz. Czasami to jak siadamy, tak czasami, a pamiętasz, byliśmy tu i tu. A no faktycznie, jest tego trochę. Trochę wyjazdów mam. No myślę, że należy to tak podsumować, że bez tego waszego zaangażowania. No, mieszkańcy na pewno by tutaj nie mogli się czuć tak bezpiecznie, jak się czują. No. Znaczy, ja powiem inaczej, no tutaj zarząd, prezes, naczelnik, zastępca naczelnika, to są ludzie, którzy nie przychodzą tu bez powołania. To są ludzie, którzy tu są, Tomek, ty ile? 10 lat, nie? Ja? Straży? 18. 18. Ja ze strażą z 15 już mam wspólne tematy. Radek to samo, więc tutaj są ludzie z powołania i całe szczęście, że są jeszcze młodzi, którzy chcą przychodzić i uczyć się tego fachu. Nie ma ich tylu, co my byśmy chcieli, żeby tutaj było. To przy okazji od razu zachęcamy. Zachęcamy, tak. Tu są zawsze drzwi otwarte, zresztą zachęcamy młodzież. Mamy młodzieżową drużynę pożarniczą. Jest na dzień dzisiejszy 16 dzieciaków, którzy się przyuczają. Dzisiaj stan wyjazdowy to jest 15 osób, 100% pewne, że przybiegną na syrenę, a członków mamy 55, więc, ale oczywiście też liczymy tych starszych członków, którzy już nie wyjeżdżają. Więc u nas drzwi otwarte, zapraszamy zapisywać się, jest mnóstwo śmiechu, jest mnóstwo zabawy, no jest też ciężka praca pod łzy, ale warto. Ale warto. Ale warto. Zresztą widać po tym, co tutaj mamy. Stand-uper nasz. Tak, to? Nie, nie ma wysokich lotów. Świetnie. Także drodzy widzowie, jak widzicie, pozytywna atmosfera, duże zaangażowanie, świetne wyposażenie, ludzie oddani, to są cechy jednostki OSP Chotomów. Ja ze swojej strony bardzo chciałem wam podziękować. Dziękujemy. Za możliwość odwiedzenia. Zapraszamy. Myślę, że będziecie inspiracją dla innych jednostek. Wytrwała praca, dążenie do celu. I oto są efekty. Wraz ze mną oczywiście dzisiaj przybyli Bartek. Dzięki. I Patryk. Oczywiście. I mamy również Kasper, dzięki. Kaspra i Kamila. Kamila, który był dzisiaj przez większą część filmu operatorem. Także dziękujemy wam serdecznie. Będziecie mogli, miejmy nadzieję, zobaczyć w kolejnych produkcjach na kanale. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Trzymajcie się. Cześć.